prostu ta bramka pozwoliła nam przede wszystkim uspokoić grę, może troszeczkę za bardzo się cofnęliśmy w pierwszej połowie, Chojnice za bardzo sobie rozgrywały, ale przetrzymaliśmy ten ich, można powiedzieć, napór i dołożyliśmy drugą bramkę i już uspokoiła się całkiem gra. Jak przegrywa się spotkania, to troszeczkę brakuje tej pewności siebie, a z każdym kolejnym spotkaniem, jeżeli się wygrywa, to człowiek rośnie w siłę i piórka, człowiek obrasta w pióra, tak? I jedziemy do przodu cały czas. Sergiusz Prusa. Duża motywacja, bo wiedzieliśmy, że dzisiaj przeciwne drużyny mają ciężkie mecze. No też dla nas ten mecz nie był łatwy, ale cieszymy się z 3 punktów, bo to było dla nas najważniejsze. Mieliśmy mały dołek, przegraliśmy 3 mecze, ale nie patrzyliśmy w tabelę, tylko wzięliśmy się jeszcze bardziej do pracy i przyniosli to efekty teraz. No, najważniejsze, żeby nie przegrywać i to będzie najważniejsze. Jedziemy teraz do Grudziądza, zdajemy sobie sprawę, że zwycięstwo daje nam awans i będziemy walczyć o ten awans. Ale dopiero w drugiej połowie gra się otworzyła, także tutaj cieszymy się bardzo, bo przy takiej pogodzie no, i jeden i drugi zespół no, dużo biegali, także tutaj nasz cel teraz szybko się zregenerować, bo za dwa dni gramy bardzo ważny mecz, także idziemy tam na pewno zagrać w taki sposób, żeby było zdobyć punktowo, także tak. Dzisiaj zrobiliśmy ten mały kroczek do przodu. Mam nadzieję, że w sobotę zrobimy następny. Nas interesuje ten mecz, który gramy w sobotę. My nie myślimy, co tam dalej będzie. Wszystko stawiamy na ten mecz. Całe siły rzucimy, całą to, co mamy. Postaramy się, to co powiedziałem, żeby było już zdobyć punktowa w taki sposób zrobione, że ten następny mecz można było tutaj już świętować awans. Ale to jest sport, także tutaj nie można robić jakiś następny krok w głowie do przodu, że już jest wygrane czy zdobyte punkty. Także idziemy tak jak na każdy mecz, mamy to w głowie już i będziemy tam, no, na pewno musimy tam zostawić dużo zdrowia i pokazać swoje umiejętności.